się podpytać. Takie bardzo lekkie na razie pytanie. Nie, no ogólnie będą lekkie. Czy to małżeństwo, czy trochę się uspokoiłeś przez nie? Chyba trochę tak. Tak, na pewno. Fakt jest taki, że na pewno przeżywamy tą miłość na nowo. Jest to kolejny etap. Zauważyłem, że Kamila jest bardziej taka, że jak później trochę wracam do domu, to już są takie szpileczki, nie? A dlaczego ty nie spędzasz wieczoru ze mną? Tego przed ślubem nie było, więc zastanawiam się, czy to jeszcze gdzieś tam dalej nie będzie się rozwijało. Ale i tak Kamila jest dla mnie naprawdę wyrozumiałą kobietą i dzięki niej mogłem się rozwijać. Wiele podróżowałem, ona mi na to pozwalała, więc może teraz chcę sobie to odbić i trochę bardziej mi przytrzymać przy sobie. A jakie wasze są takie sposoby właśnie na spędzenie idealnego razem we dwójkę wieczoru? Czy jeździcie na basen, czy siadacie przed Netflixem, czy wiesz, jedziecie do Ikei kompletować dalej mieszkanie? Myślę, że nie wyróżniamy się od żadnej standardowej rodziny, małżeństwa. Po prostu czasami robimy sobie wieczory, otwieramy wino i tak jak powiedziałeś, siedzimy północy przed telewizją, robimy sobie spacery, idziemy do kina, czasami właśnie nawet pójdziemy na wspólny trening. Także tutaj jest bardzo szeroki wachlarz naszego wolnego spędzania czasu, także myślę, że nie wyróżniamy się za bardzo.